Piotr Kędzierski i Tymon Tymański. Ranne Kakao Radio Roxy. Pierwsza krew. Ekipa Shop Story się przywita. Cześć. Dzień dobry. Z imienia i nazwiska proszę się przywitać. Każdy. Proszę. Lisa Barton. Proszę. Katarzyna Mazur. Proszę. Lenka. Dziękuję. Lenka. Bardzo nam miło, że się nas odwiedzili. I Delikwent. Delikwent Michał Migała. Czekaj, bo jest moja ulubiona piosenka. Powiedz szybko, że jak się nazywasz. Michał Migała. Dziękuję. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Czym zajmuje się ShopStory.pl? ShopStory.pl zajmuje się sprzedażą fajnych ciuchów i opowieściami o fajnych ciuchach. I mam fajną historię, bo mam porady. Tak jest. Czyli porady, jak się ubrać na jaką okazję. Dokładnie tak. Dzisiaj właśnie Michała będziemy ubierać na 3 okazje. Czy Michał wygląda? Ja używam. Widzisz zmianę? Oczywiście, jest to inny mężczyzna zupełnie. A jak się Michał czujesz? Ja siebie nie widzę, więc tylko widzę siebie oczami. Oczach, właśnie. W waszych oczach. Widzisz tylko ten podziw. Więc ja nie wiem tego. Właśnie. Ale ślinka nam cieknie, naprawdę. Jesteś inny mężczyzna zupełnie i tego Adidasa masz z tyłu jeszcze. Ja tylko zatrudniam od razu do jedynki jako prowadzącego wiadomości. Ja pozwolę sobie zrobić zdjęcie. Michał, pozwól tu. Tylu jest takich, słuchaj, skorumpowanych, starych, jakichś takich niepotrzebnych konferansjerów w telewizji, w jedynce, w dwójce. A zobacz tego młodego człowieka. Przystojniak. Wszystko dopasowane na miarę prawie, że można powiedzieć. Szyte na człowieka podobnie wysokiego. Patrzcie, ta przystojna twarz, te inteligentne oczy, zdradzające oczytanie, głębie, introspekcje, refleksje, dedukcje. Brak chromosomu. Brak chromosomu X, oczywiście. Szczupło, pięknie, przystojnie. To jest, zmotywowałeś mnie dzisiaj 40 km, 60, 80 km na rowerze dzisiaj zrobię, 80. Jak macie fajne ciuchy, to od razu chyba lepiej się czuję i na tym trzeba, prawda, tym trzeba podsumować. Ekipa z shopstory.pl była. Ale to jest wyścig zbrojeń, to się nigdy nie kończy i ktoś ma fajniejsze i ty musisz mieć jeszcze fajniejsze i to niekończąca się opowieść. Dzięki temu my zarabiamy. Piotr Kędzierski i Tymon Tymański. Ranne Kakao Radio Roxy. Pierwsza krew.